Uszanowanko. Mało które uniwersum tak wspaniale nadaje się na soczystego slashera jak to sygnowane 40 lub raczej 41 milenium młota wojennego. Miałem swoje obawy względem Space Marine 2, zwłaszcza że twórcy odwołali planowaną swego czasu otwartą betę, do tego takie przezorne zmartwienie w jaki sposób Saber będzie monetyzować grę po premierze przy obecnych trendach. 13 lat upłynęło, odkąd po raz pierwszy przywdzialiśmy pancerz kapitana Demetriana Titusa w pierwszym Space Marine. Ten czas nie był dla niego łaskawy. Z jego perspektywy upłynęło już ponad 100 lat, które spędził gościnnie u Inkwizycji, bo jeden z jego podwładnych okazał się niesamowitym panem Marudą. Inkwizytorom zabrakło jednak ciasteczek, więc ugościli Titusa torturami i przesłuchaniami. Teraz jednak po pokucie i degradacji wraca oficjalnie w szeregi swojego zakonu, by raz jeszcze udowodnić, że w jego trzech serduszkach jest miejsce dla tylko jednego imperatora. A tak się składa, że Imperator potrzebuje każdej pary uzbrojonych łap, bo oto do kolejnego układu planetarnego zawitał rój tyranidów. Ponownie więc zerkać będziemy z ramienia Titusa, prowadząc go do zwycięstwa nad przytłaczającymi zastępami Xenosów. Będziemy więc ciąć, miażdżyć, ostrzeliwać, tłuc, pozbawiać kończyn oraz otwierać drzwi, obsługiwać windę i przewracać gruz. Pomimo tego, że twórcom zabrakło finezji na płynne doładowywania lokacji rodem z God of War, i tak jednak szanuję, że gra wie bardzo dobrze, czym ma być. Jej tożsamość opiera się na tym, co w Warhammer 40K najważniejsze, na groteskowej przemocy potraktowanej z należytym mrokiem, patosem i z fanatyczną wręcz powagą. Przedstawiono tu świat, w którym nie ma tych dobrych, a tylko ci mniej w danym momencie źli. Nie ma tu nieudolnie wplecionych żarcików, nikt nie próbuje podczas wymiany ognia demonstrować swojej nonszalancji i na siłę młodzieżowego luzu. Aby nie powielać komunału o tym, że gra rzeczywiście sprawia, że czujesz się jak Space Marine, powiedziałbym raczej, że najnowsze dzieło Saber Interactive mocno stara się, byśmy poczuli się częścią tego świata. To oznacza, że odczuwamy pewną potęgę wynikającą ze sterowania genetycznie doskonałym, choć nudnym Ultramarin. Zarazem jednak sama galaktyka jest tak niebezpiecznym miejscem, że nawet tak niepowstrzymana siła może poślizgnąć się na skórce heretyckiego banana. To jednak traktuję jako duży plus. Oczywiście już w pierwszej części Titus wyróżniał się od innych Marines, ale kiedy w części drugiej pewne wydarzenia eskalują, to i tak pozostajemy tylko trybem wielkiej instalacji boga maszyny. Od po prostu na miejsce dociera ktoś przewyższający nas rangą i ekwipunkiem, a my zdajemy sobie sprawę, że nasza ewentualna śmierć to nie koniec historii, bo to nie historia o nas. Gra ponownie ma swojego absolutnie banalnego MacGuffina fabularnego i boli to tym bardziej, że to w zasadzie ruch w znanym i nielubionym stylu Somehow Palpatine Returned. Historia tu opowiedziana nie daje w zasadzie żadnej odpowiedzi na pytanie, które gracze zadawali sobie pod koniec części pierwszej, a i tak kończy się cliffhangerem. Wróć. Epilog nie ma w zasadzie żadnego napięcia. Ostatnie sekwencje są prawdziwą nerdozą, ale wszystko to, co dzieje się później, wygląda jakby grę urwano w 2/3, zostawiając trochę na później. Następuje pewien fabularny twist, który chyba miał mnie wgnieść w krzesło, a kiedy na ekranie pojawiły się napisy końcowe, zrozumiałem, że to po prostu segway do części trzeciej lub ewentualnie dodatku. Przykre to o tyle, że chyba nikt nie spodziewał się tu mistrzostwa narracyjnego i wspaniałych zabiegów fabularnych, ale historia do samego zakończenia jest kompetentna, nawet jeśli naiwna. Jak wspomniałem, siedzi mocno w meandrach uniwersum i tym mocno się broni nawet z mojego punktu widzenia, choć fanatykiem Warhammera nazwać się absolutnie nie ośmielę. Zarówno Titus, jak i nowi członkowie jego oddziału nie mają w sobie zbyt wiele charakteru, ale próba, powiedzmy, została podjęta. Jeden towarzysz to Gadriel, służbista. Kolejna zdaje się inkarnacja pana Marudy Leandrosa, a drugi to zaślepiony fanatyczną nienawiścią do chaosu Cairon, w gruncie rzeczy spoko gość. A o Titusie mogę powiedzieć tyle, że ma ponad 200 lat, służył w Straży Śmierci, zaliczył bardzo nietypowy upgrade i potrafi opierać się chaosowi, bo lojalność.
Zbytnie roztrząsanie wartości psychologicznych i introspekcja to herezja, więc skupmy się lepiej na tym, co tu najważniejsze, czyli na rozgrywce. Space Marine 2 to inny teatr działań wojennych i inne zagrożenia. Nie walczymy już z orkami, a z przytłaczającymi chmarami paskudztw pochłaniających światy w tempie, przy którym ziemska szarańcza to tatki niejatki. Saber Interactive, a właściwie podlegające mu studio, opracowało niegdyś na potrzeby World War Z autorski silnik, który umożliwia generowanie takich właśnie imponujących mas wrogów, co i tutaj sprawdza się świetnie. Kiedy w naszą stronę zmierzają hordy Xenosów, kiedy wspinają się po sobie w ślepym pędzie, by sforsować mury, to nawet jeśli ich poszczególne animacje czasem się nieco wykrzaczą, i tak czuć tu potęgę roju. Również walka z takim przeciwnikiem wymaga nieco innego podejścia. Przyzwyczajonym będąc do starć z części pierwszej, rzucałem się radośnie w wir walki, jednak nawet Space Marine dupa, kiedy wrogów kupa. Bardzo łatwo dać się otoczyć, a przeciwnicy nie lubią czekać w sznureczku na swoją kolej do ataku. Gra nadal jednak daje nam trochę luzu, bo tym razem jesteśmy na przykład niewrażliwi na obrażenia przy wykonywaniu finisherów. Przebudowano tu system zdrowia oraz osłon znany z części pierwszej. Tarcza ma teraz 3 stopnie naładowania i to ona najpierw przyjmuje cały wycisk. Regeneruje się ona po dłuższej chwili sama, tak jak w jedynce, choć zalecane jest dokonywanie egzekucji i finisherów, które z automatu doładowują co najmniej 1 stopień. Pasek zdrowia, kiedy już zostanie nadszarpnięty, nie będzie regenerować się sam, więc jeśli po dłuższej walce mocno ucierpi nasze zdrowie, to po ponownym przeciążeniu osłon wystarczy jeden cios od najmniejszego smarka, by dokonać żywota. Zdrowie zregenerować można znaną z poprzedniczki umiejętnością Titusa, czyli chwalebną furią, w trakcie której zadajemy też większe obrażenia, ale pomóc mogą teraz także stymulanty oraz odpowiednio szybko zadane obrażenia, zanim pasek nam rzeczywiście zmaleje. Kolejną zmianą, krokiem ewidentnie w stronę większego nacisku na koop, jest też tu fakt, że zgon to nieautomatyczny koniec gry. Titus upada na kolana, ekran cały upaćkany jest keczupem i klasycznie któryś z towarzyszy może go jeszcze podnieść. Banalne rozwiązanie, ale jeśli w jakimś uniwersum sama siła wiary w Boga Monarchę broni przed śmiercią, to właśnie tutaj. Oczyszczać galaktykę z Xenosów będziemy ponownie za pomocą broni dystansowej i stosunkowo rozbudowanego systemu walki wręcz. Sam arsenał nie rozrósł się jakoś specjalnie względem części pierwszej, choć teraz dźwigać przy sobie możemy tylko broń białą oraz główną i podręczną broń palną. Okazyjnie prujemy także z ciężkiego boltera lub melty, ale te mają ograniczoną amunicję, której nie sposób uzupełnić na polu bitwy. Ograniczenie udźwigu kosmicznego Marine teoretycznie wymuszać ma częstszą żonglerkę uzbrojeniem, ale w praktyce uzbrojenie wala się tu tak gęsto, że trudno nie potknąć się o miecz łańcuchowy czy inny bolter. Do tego lwia część bolterów niby czymś się od siebie różni, ale w chaosie walki nie za bardzo da się to odczuć. Demon tkwi jednak w szczegółach, czy raczej w rozkładaniu na czynniki pierwsze mechanik w multiplayerze, gdzie każdy punkt obrażeń w te czy we w te, czy jeden pocisk więcej w magazynku może być różnicą pomiędzy fragiem i byciem fragiem. To powiedziawszy, broń wygląda i brzmi świetnie. Tyczy się to także broni białej, a ten aspekt walki twórcy postanowili nieco rozbudować. Uspokoję entuzjazm, to nie jest najbardziej rozbudowany i najwspanialszy system walki na świecie, ale wciąż jest piekielnie przyjemny. Każda z dostępnych broni do personalnego uwalniania się od herezji ma swoją charakterystykę i to już wyraźnie bardziej warto od czasu do czasu zmieniać je w zależności od tego, z kim będziemy stawać w szranki. Koszmar ekologów w postaci miecza łańcuchowego zdaje się uniwersalny, choć do kontroli tłumu lepiej sprawdzi się już młot. Niepozorny nóż bojowy to świetne rozwiązanie przy pojedynkach, a jeśli chcemy być bardziej wszechstronni, to miecz energetyczny będzie w sam raz na tę okazję, oferując nam szybki oraz ciężki tryb walki. Chcę podkreślić, że samo w sobie to nie robi takiego wrażenia. To klasyk sięgający czasów gry w papier, kamień, nożyce, ale Space Marine 2 bardzo przyjemnie łączy w sobie zarówno walkę na dystans, jak i w zwarciu, biorąc to co najlepsze z części pierwszej i usprawniając to co już wtedy działało bardzo przyzwoicie. Poziom trudności potrafi dać w kość na weteranie, który określany jest przez twórców jako ten domyślny. Poziom normalny, na którym chciałem jak najprędzej uporać się z fabułą, może być momentami nawet nieco zbyt łatwy, jeśli ktoś szuka większego wyzwania. Walka potrafi zrobić się bardzo chaotyczna, ale mając przyzwoity samouczek, w przeciwieństwie do dema, o wiele lepiej zrozumiałem co ja w takich sytuacjach robię źle. Tym razem zdecydowanie łatwiej było wejść w dobry flow walki.
Dzieje się tu też bardzo dziwna rzecz. Nie traktuję samego tego faktu jako spoilera, bo i twórcy nie bardzo się z tym kryją. W pewnym momencie, oprócz roju tyranidów, przychodzi nam ponownie zmierzyć się z zastępami chaosu. Tym razem to rodzina wielodzietna, Thousand Sons, i w nieco innych ciuszkach, ale to nadal powtórka z rozrywki. Nie jest to samo w sobie niczym złym, bo zmienia nieco tempo potyczek i wymusza zmianę taktyki, lecz wówczas walka wraca do motywów znanych nam już z części pierwszej i ten najbardziej charakterystyczny element w postaci jatki z dziesiątkami przeciwników jednocześnie zostaje właściwie wyrzucony do kosza, by w ogóle nie wrócić. Szkoda. Mamy tu oczywiście bardzo klasyczny system kontr i uników, który, choć oklepany jak Gwardia Imperialna na Kadii, pasuje tu na tyle, żeby nie razić w oczy. Dobre parowanie unieszkodliwi wroga od razu lub poważnie go uszkodzi. Parowanie mocnego ataku robi nam kuku, a odpowiedni unik lub ogłuszenie Zinosa mocnym atakiem pozwala na szybką egzekucję za pomocą Boltera i zastrzyk dopaminy. A te finishery na Imperatora. Finishery są absolutnie kuriozalne, groteskowo brutalne, krew leje się jak w rzeźni, a to dopiero początek ich zalet. Słowo daję, przypominają mi się wspaniałe czasy starszych odsłon God of War. Smutek tylko, że animacje bardzo szybko stają się powtarzalne, a że system kontrowania i egzekucji jest mocno powiązany ze sztuką przetrwania na polu bitwy, to tak mała ich liczba prędko zaczyna razić w oczy. Czymś, co uważam za ogromny sukces Space Marine 2, co jest wypadkową warstwy wizualnej i tej gameplayowej, to klimat nie tylko tego bardzo specyficznego uniwersum, ale i samej esencji tego, czym są kosmiczni Marines. Być może pamiętacie, jak wiralowej popularności nabrała seria animacji Astartes Project autorstwa Siamy Pedersena. Games Workshop wielkodusznie dostrzegło jego pracę, dało mu nawet ofertę pracy u siebie i słuch o nim zaginął. W każdym razie Space Marine 2, podobnie jak wspomniane animacje, imponująco obrazują jakim zjawiskiem, jak sprzeczną z naturą, bezlitosną anomalią jest ten gigant. Kawał cielska, przy którym dorosły człowiek to ten spłaszczony, memiczny Keanu Reeves. Z pozoru ociężały, a jednak zdolny do niepokojąco szybkich zrywów sługa Imperatora. Ten cool faktor nie znudził mi się przez całą grę nic a nic. Miażdżenie przeciwników z góry przy użyciu plecaka rakietowego i ciężkiego młota wywoływało mój szczery uśmiech tak na początku, jak i na końcu 10-godzinnej przygody. Modele głównych postaci wyglądają świetnie, a liczba detali na pancerzach Marines cieszy oko przez całą grę, ale razi za to mimika bohaterów. Strzelam, że Marines nie są najbardziej empatycznymi istotami w galaktyce, ale miny, jakie czasami strzela Gadriel, zalatują rokiem 2008. Na uznanie zasługują również autorzy przerywników filmowych. Szkoda tylko, że to tam dzieją się nieraz najciekawsze rzeczy, ale te są, trzeba przyznać, świetnie zaaranżowane i klimatyczne. Dodajmy do tego też spektakularne lokacje. Nawet jeśli te makiety szybko stają się statyczne i czuć, że to teatrzyk dla graczy, to widoki i tak potrafią wprawić w zdumienie. Czuć tu o wiele lepiej galaktyczną skalę konfliktu, w którym bierzemy udział. Inwazja tyranidów wygląda jak galaktyczna plaga, a nie jak desant garstki orków na dworzec w Bytomiu. Space Marine 2 brzmi dokładnie tak, jak brzmieć powinien, a soczyste audio gra w harmonii z obrazem. Szkoda mi za to muzyki, która po prostu jest, ale w kluczowych momentach fabuły zupełnie nie dowozi. A szkoda, bo byłem na przykład sporym fanem soczystych wojennych bębnów zagrzewających do boju w części pierwszej. Space Marine 2 pozwala przejść niemal całą kampanię, poza prologiem, także w maksymalnie 3-osobowym koopie, co jest samo w sobie bardzo miłym pomysłem, ale uspokajam, granie solo z botami to wcale nie jest jakieś uboższe doświadczenie. Boty są zazwyczaj kompetentne na tyle, że zlewają się z tłem i nie przeszkadzają, a coś tam nawet czasem pomogą. Co jednak bardzo mi się spodobało, to jak rozwiązano tu misje stricte koopowe zwane operacjami. Raz, że można przejść je również w pojedynkę, znowu w towarzystwie botów, a dwa, że są one czymś więcej niż tylko dowalonymi na siłę zapychaczami. 6 misjom brakuje rozmachu kampanii, ale ukazują one na przykład wydarzenia równoległe do tych z fabuły głównej, więc zobaczymy na własne oczy losy innego oddziału, który na przykład w jednym momencie pomógł Titusowi, przełączając gdzieś daleko jakiś kosmiczny wichajster. Fajny smaczek. Zbliżamy się jednak do niezwykle grząskiego elementu tej recenzji. Jak ocenić bowiem multiplayer, jeśli to właśnie ten tryb ma być rozwijany jeszcze bardzo długo w formie tak zwanej gry usługi? Nowe misje co-op, także sporo nowej zawartości do PvP, nowy tryb gry oraz oczywiście poprawki w balansie, plus także bardzo problematyczna kwestia łączenia gry nie tylko ze Steamem, ale również z Epic Game Store, co jak wiemy może oznaczać, że pewnego dnia po prostu nie pogramy w coś po zainwestowaniu już kilkudziesięciu godzin wcześniej.
Przed premierą serwery z oczywistych względów świecą pustkami, o ile w ogóle działają, bo miałem z tym duży problem, więc na jakąkolwiek konstruktywną ocenę trybu multi jest jeszcze za wcześnie. Rozbudowano tu jednak system kastomizacji naszych postaci. Każda z 6 klas może mieć swoje własne malowanie, swoje własne insygnia. A potencjał w multiplayerze jedynki był na tyle duży, że utrzymywał grę przy życiu przez długie lata, więc i tym razem to naprawdę może się udać. System walki skonstruowany jest na tyle solidnie, że przy rozgrywkach z innymi graczami również staje na wysokości zadania. Wstrzymałbym się jednak z hura optymizmem, bo wyboisty wykres recenzji Helldivers 2 pokazuje bardzo dobrze, jak burzliwa i niestabilna jest kwestia rozwoju takiego tasiemca, i to nawet przy sporym zaufaniu graczy. Na plus na pewno za to działający na start crossplay między wszystkimi platformami oraz całkiem niezła komunikacja deweloperów z graczami. Ale wiecie, komunikacja to jedno, łatki to drugie. Cieszy mnie, że nie spotkałem się podczas kilkunastogodzinnej przygody z żadnymi poważnymi błędami. Raz tylko żołnierze chaosu coś odłączyło od centrali i stali jak widły w polu, ale problem minął przy następnej potyczce. I choć nie jest to arcydzieło pod względem opowiadanej historii, to dość sprawnie porusza się po tym ciekawym uniwersum, rozwijając to, co najlepiej działało w części pierwszej. Szkoda tylko, że główny bohater znowu zostaje smurfem, znaczy Ultramarine. Jest przecież wiele innych, zdaniem wielu graczy, o wiele bardziej ciekawych zakonów. Druga część przygód kosmicznego Tytusa, Romka i Atomka wie bardzo dobrze, czym chce być i gdzie leży większość jej mocnych stron. To liniowa gra tak bardzo, jak prosta jest droga do celu każdego sługi Imperatora. Już dawno żadna gra nie wpędziła mnie w tak zatracający maraton scrollowania tematycznej Wikipedii. Space Marine 2 stoi bardzo twardo przy swoim uduchowionym nadęciu, traktując się śmiertelnie poważnie. I bardzo na tron dobrze. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!